12 września zdominowany przez lewicę i liberałów Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy przewidującej karanie za propagowanie i pochwalanie, nakłanianie małoletnich poniżej 15 roku życia do zachowań seksualnych lub dostarczanie im środków ułatwiających podejmowanie współżycia seksualnego. Przeciwko karaniu za takie demoralizowanie dzieci i młodzieży, często realizowane pod pozorem tzw. edukacji seksualnej typu B, wystąpiły kluby poselskie, Platforma prawie w 100%, Twój Ruch i SLD. Głosując za odrzuceniem tego projektu już w pierwszym czytaniu, wniosek, pod którym podpisało się 250 tysięcy obywateli. I projekt tej zmiany ustawy kodeksu karnego cieszy się ogromnym poparciem społecznym. Badania przeprowadzone przez Agencję Badania Opinii Publicznej Ipsos wykazały, że 90% Polaków popiera ten projekt. Przeciwko niemu było tylko 5% ankietowanych. Mimo to tęczowa koalicja PO, SLD i Ruch Palikota w pierwszym czytaniu odrzuciły ten jakże ważny projekt, który miał chronić nasze dzieci poniżej 15 roku życia przed propagandą pedofilii czy też propagandą zachowań seksualnych. Skandal to powiedziane za mało. Ja jako człowiek wierzący nie będę wymieniał ani nazwisk, ale no aż się ciśnie na usta przypomnienie tego bardzo ważnego fragmentu Ewangelii słów samego Chrystusa. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Kochani, jestem wstrząśnięty tą postawą ogromnej większości. Ponad 90% parlamentarzystów, posłów PO odrzuciło tą próbę zabezpieczenia dzieci i młodzieży przed jakże straszliwą demoralizacją przejawiającą się w propagandzie, zachwalaniu czy podejmowaniu działań seksualnych poniżej 15 roku życia. Zlekceważono podstawowe zasady etyczne, zlekceważono dobro naszych dzieci i zlekceważono pewien precedens. Proszę Państwa, my w ustawie kodeks karny w artykule 208 mamy taki paragraf, ja go przypomnę. Kto rozpija małoletniego, a to znaczy do 18 roku życia, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. A więc nasi liberałowie uznali, że można mieć zapisane w kodeksie karnym sankcje 2 lata więzienia dla tego, kto nakłania, ułatwia picie alkoholu poniżej 18 roku życia. Ale nie może być żadnej sankcji karnej za demoralizowanie dzieci poniżej 15 roku życia i ułatwianie takich działań. To jest lekceważenie wszelkich zasad etycznych, to jest niszczenie naszych dzieci, niszczenie przyszłości Polski. Bo dobrze wiemy z historii, że nakłanianie do rozwiązłości seksualnej jest jedną z metod niszczenia społeczeństw, niszczenia narodów. Myślę, że wszyscy będziemy pamiętali o tych głosowaniach, konkretnie o tym głosowaniu 12 września i już w wyborach samorządowych powiemy tym, którzy nie chcą chronić naszych dzieci i młodzieży przed straszliwymi zagrożeniami, jakim jest pedofilia, czy wczesne podejmowanie, bardzo wczesne, poniżej 15 roku życia, działań seksualnych i już w wyborach samorządowych powiemy tym ugrupowaniom nie. Projekt tej zmiany kodeksu karnego w Sejmie przedstawił pan Mariusz Dzierżawski i ja przypomnę oświadczenie jego komitetu Stop Pedofilii po odrzuceniu tegoż projektu przez Sejm. Szanowni Państwo, gdy Mariusz Dzierżawski czytał na mównicy fragment książki polecanej przez edukatorów seksualnych z grupy Ponton,
z którymi współpracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, posłowie zniesmaczeni, buczeli, a marszałek Sejmu wskazywała na 16-latków na balkonie, mówiąc, że na sali są dzieci. Skoro dorośli ludzie odczuwają niesmak, a 16-latkowie nie powinni tego słyszeć, to jak można pozwalać, aby seksedukatorzy wykorzystywali takie książki względem dzieci 12-13-letnich, a nawet młodszych? Bo do takich kierowana jest ta publikacja. Udało się udowodnić niezwykle ważny i przerażający fakt, który pozwoli lepiej chronić dzieci i młodzież przed demoralizującymi zapędami seksedukatorów. Badania Ipsos pokazują ogromne poparcie społeczne dla projektu. 90% badanych go popiera, a Sejm odrzuca go w pierwszym czytaniu. Serdecznie dziękujemy, piszą inicjatorzy tej akcji Stop Pedofilii, wszystkim Państwu za współpracę i wsparcie. To dzięki Państwu mogliśmy działać, to dzięki Państwu w ciągu kilku miesięcy wyszło na jaw więcej obrzydliwości, których dopuszczają się seksedukatorzy, niż przez kilka poprzednich lat. To wszystko otwiera nowe możliwości i pozwala prowadzić dalsze, jeszcze bardziej dynamiczne działania dla ochrony naszych dzieci i młodzieży. Myślę, że będziemy trwali w tych wysiłkach zablokowania jakichkolwiek prób demoralizacji naszej młodzieży, naszych dzieci. Szczęść Boże.